Prawie 300 tysięcy złotych udało się zebrać w Lesznie podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2020 roku obchodzimy 30-lecie wprowadzenia w Polsce reformy samorządowej. Była możliwa dzięki zmianom ustrojowym, jakie zaszły w kraju po 1989 roku. Koszykarki Pompak Stęczy Leszno pokonały MKS Most Konin, wsparły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i oficjalnie zainaugurowały akcję Kropla Wody dla Australii. 60 122 zł i 53 grosze to kwota, jaką na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano podczas 28. finału orkiestry w Poniecu. W Bojanowie padł kolejny orkiestrowy rekord. W ramach 28. finału WOŚP zebrano 26 344 zł i 99 groszy.